Najbardziej dyskryminowane, czerwone lub niebieskie stworzonka, dziesiątki i setki owych istot giną w pojedynczych grach. Dziesiątki i setki tysięcy dziennie czy miliony tygodniowo. Nikt nie przejmuje się ich losem, są tylko farmą idącą falami na konkretne linie. Mowa oczywiście o minionach. Nikt nie zastanawia się, czy mają jakieś imiona. Może ten jegomość minion ma na imię Mateusz i zaciągnął się do roboty w Riot Games z nadzieją dobrego zarobku, aby utrzymać rodzinę, a został ubrany w jakieś czerwone łachmany i wysłany na śmierć. A może miniony to całe rodziny, krewni, a nasze postacie to najwięksi sadyści, którzy mordują je bez mrugnięcia okiem. Kim w takim razie jesteśmy my jako gracze? Miniony to coś, co jest obecne w każdej grze w lidze, w której bierzemy udział, ale czy jest ktoś, kto zastanawiał się, czym w ogóle są? Na pewno jest to co najmniej jedna osoba. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim są miniony w League of Legends. Ten materiał powinien być najkrótszym materiałem na tym kanale, jaki powinienem zrobić, gdyż odpowiedź na pytanie, kim są miniony, jest bardzo prosta. Nikim. I to nie dlatego, że nie mają imion, są nieznaną rasą, czy po prostu wszyscy mają ich w głębokim poważaniu. Nic z tych rzeczy. Miniony w lore League of Legends zwyczajnie nie istnieją. Być może zapytacie, ale jak to nie istnieją? Skoro postacie są w grze i są kanoniczne, smoki pochodzą z Isztalu, czy Baron pochodzi z pustki, jak to jest, że najliczniejsze występujące stworki na ligolegendowych mapach nie istnieją? No być tak nie może. Być może użyłem tutaj nie w 100% trafionego zwrotu, bo tak w lore ligi miniony nie istnieją, według naszego aktualnego stanu wiedzy oczywiście, ale to nie znaczy, że w nim mogą w przyszłości nie wystąpić, a Riot być może czeka na okazję do wrzucenia jakiegoś eventu związanego z tymi stworzonkami. Ale nie wydaje mi się. Dlaczego zatem tak ważny element ligi nie występuje w jej historii? Kilka lat temu fabuła League of Legends została kompletnie zmieniona. Mówię kompletnie, bo o ile część bohaterów została lorowo taka sama, tak mapa, konflikty czy sama historia League of Legends przeszła ogromne lorowe zmiany. Część rzeczy trzeba było przenieść ze starego kanonu do nowego. I tak na przykład Malphite z istoty z innego świata stał się świadomym kawałkiem isztaliańskiej twierdzy. Celem zrozumienia kim albo czym są miniony musimy wiedzieć albo dowiedzieć się o jednej z większych fabularnie zmian w grze. Otóż kiedyś istnieli przywoływacze. Byliśmy to my, gracze, którzy sterowali po jednym bohaterze na tak zwanych polach sprawiedliwości, albo jak ktoś woli, Fields of Justice. Istniał również Institute of War, czyli Instytut Wojny i sama Liga, która takich bohaterów przyjmowała do swoich struktur czy w swoje szeregi. Jednakże dziś przywoływacze również nie istnieją. Dla starszych graczy nieinteresujących się fabułą może to być ogromny szok. Dlaczego nie istnieją? Wyobrażacie sobie świat, w którym najpotężniejsze z niego istoty, niezależnie od potęgi, czy w ogóle wszystkie istoty, niezależnie od potęgi, mocy, wieku, rasy czy umiejętności, mogą być kontrolowane przez grupkę magów? No brzmi to zupełnie absurdalnie i brzmi to jak jakiś zupełnie dziwny świat oderwany od rzeczywistości jakiegokolwiek świata fantasy, ale gameplayowo w grze, gdzie większość ma fabułę w poważaniu, rzeczywiście na początku League of Legends się to sprawdzało, ale wraz z postępem historii ligi Riot musiał na pewnym etapie stwierdzić, że owy koncept jest o kant czterech liter obić.
No bo jaki sens mają jakiekolwiek wydarzenia w świecie, skoro i tak najwyższą moc i najwyższy porządek sprawują przywoływacze? I nawet największy konflikt, nie wiem, dwóch największych lujów na Summoners, przepraszam, na Runeterze, zostałby zakończony na pstryk przez dwóch przywoływaczy. I tak zostali oni usunięci z lore. Czary przywoływacza zostały zmienione na czary, w cinematikach zaczęto pokazywać nowy kanon. Oczywiście część tekstów bohaterów została w LoLu taka sama, nie wiem w zasadzie dlaczego, Riot zapomniał o Sonie, Miss Fortunce, Nidalce czy kilku innych postaciach, które odnoszą się do przywoływaczy i przywołują, wręcz krzyczą: hej przywoływaczu, czemu tak chuj mną sterujesz? Nie dziwne, że część graczy uważa, że nadal są oni lorowo poprawni i w kanonie występują. Sporo czasu poświęciliśmy przywoływaczom. Mówię o nich dlatego, że są mocno związani z minionami. Otóż w starciach na Polach Sprawiedliwości, w starym kanonie lore, postacie z League of Legends były kontrolowane przez najpotężniejszych przywoływaczy. Czyli nas graczy. No ale Riot łechtał tutaj naszego, byliśmy najpotężniejsi. Jeśli spytacie, czy przywoływacz z rangi brązu był tak samo potężnym przywoływaczem jak ten z rangi silvera, to wybaczcie, ale tego nie wiem. Niemniej słabsi przywoływacze odpowiadali właśnie za tworzenie i sterowanie minionami. Nie tylko słabsi, ale również młodsi starzem czy ci początkujący. Czyli na początku naszej przygody z ligą, lorowo poprawnie powinniśmy grać minionami. Nie powiem, no chciałbym to zobaczyć. Jeżeli wejdziemy jeszcze głębiej w stare lore, dowiemy się, że miniony były kontrolowane przez przywoływaczy o stopniu adepta. Odpowiadając na tytułowe pytanie tego materiału. Miniony są tworem stworzonym z magii, zostali przywołani przez przywoływaczy i są wykorzystywani do rozwiązywania konfliktów na polach sprawiedliwości. Kiedyś miniony w początkach istnienia samej ligi, oczywiście lorowo, były czymś zupełnie innym. Przywoływacze wykorzystywali świadome istoty, czy nawet po świecie ligi chodziły plotki, jakoby do ich tworzenia wykorzystywana była nekromancja i były to zwyczajnie ożywione szkielety. Jednak były to tylko plotki. Ładnym językiem mówiąc, miniony są to substytuty tych plotek. Rodzaje minionów generalnie były różne. Te, które znamy z gry, są to magicznie ożywione szaty z przedmiotami, albo ładniej mówiąc, jest to odziana energia magiczna posiadająca pewne uzbrojenie. Jednakże miniony w starym lore były różne. Niektóre tworzyło się z magicznych zwojów, inne były zlepkiem ożywionego piasku, czy nawet zlepkami fal dźwiękowych. Również pobawię się nieco w jasnowidza i troszeczkę postaram się przewidzieć wasze komentarze. Na pewno ktoś zapyta, ale dlaczego w takim razie miniony wychodzą z Nexusa? Ponieważ miniony potrzebują jakiegoś źródła magicznego, aby pozostać na Summoner's Rift'cie, a Nexus takim źródłem jest. Wracając, bardzo często używałem tutaj czasu przeszłego, bo jest to w zasadzie stwierdzenie klucz, miniony były. Czym są dziś? No cóż, w nominalnym lore ligi nie występują. Lecz wiem, że są wśród was osoby głodne tajemnej wiedzy lorowej, dlatego uchylę tutaj rąbka tajemnicy. Świat ligi, wbrew pozorom, jest bardzo trudny i bardzo złożony. To, że czegoś nie ma w normalnym lore, nie znaczy, że jest to niekanoniczne. Ponieważ wieloświat ligi składa się z około 50 światów, wszystkich nie znamy, ale jednym z tych światów jest nasz kanoniczny świat League of Legends. Jednym ze światów równoligowych jest świat staroligolegendowy, czyli poprzedni kanon. Cwane lisy z tego Riot Games, nie powiem. Jednakże w jednym z równoległych światów miniony jak najbardziej występują. Jest to świat ze skinami Marauder i Warlord, gdzie dwie frakcje toczą ze sobą boje o władzę. Lecz w normalnym świecie ligi, tu gdzie Lilia macha patyczkiem, a Yumi siedzi na książce, miniony jak na razie i dotychczas nie pojawiły się. Dlaczego zatem miniony w grze pozostały, być może się zastanawiacie, moi drodzy kochani widzowie.
No cóż, odpowiedzi może być na to bardzo wiele, od mniej spiskowych po bardziej. Być może Riot doszedł do wniosku, że fabularnie bardzo ciężko byłoby te stworki wrzucić do nowej historii ligi. Albo po prostu ktoś o tym zwyczajnie zapomniał. Po czasie stwierdził, a dobra, jakoś to będzie. Bo każdy stwór praktycznie występujący na mapie Ligi Legendowej ma jakieś swoje lore. Nie jest tego za dużo, ale jakieś jest. Do końca nie wiemy, dlaczego tak jest, lecz prawda jest niestety smutna i miniony w lore League of Legends po prostu nie występują. Jednakże odnośnie mojego monologu z początku, drogie przyjaciółki, drodzy przyjaciele, nie miejcie wyrzutów sumienia. Niszczenie czegoś, co nie istnieje, nie jest złym uczynkiem. A nawet w starym lore miniony nie były istotami świadomymi, zatem nie były to twory stadne, uczuciowe czy rodzinne. Dziś to na tyle, dziękuję pięknie za obejrzenie, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!